Impreza kierowana jest, tak jak nazwa imprezy wskazuje, do amatorów. Może startować każda osoba powyżej 18 roku życia i takie osoby zapraszamy. No, warunkiem jest przede wszystkim to, żeby jeździć na nartach, no choć troszeczkę. W tym roku wyjątkowo atrakcyjna, bo główną nagrodą jest jeden z najnowszych modeli samochodu. 3, 2, 1, jazda! Opa! Super, super, warunki fajne, nogi słabe, ale ogólnie fajnie, bardzo fajnie. Kombatanckie wspomnienia właśnie uprawiamy z kolegami. Trzeba więcej potrenować, żeby no, sukces jakiś większy był. Przede wszystkim to dobra zabawa, no i też trzeba coś robić w życiu. Trochę sportu nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Uważam, że to jest jakby połączenie konkurencji z taką wspaniałą atmosferą tutaj zabawy, ale też jedną z tych, że można powiedzieć, że to jest taka impreza, jedna z najlepszych, nie tylko w Polsce, powiedziałbym na świecie. Wspaniały samochód, myślę, że zwycięzca będzie naprawdę zachwycony i samochód, który pasuje do scenerii, pasuje do atmosfery sportowej. Najmniejsza różnica należy do pani Zosi Rumińskiej! 52 sekundy! 82 setne! Ja? Peugeot PGO 308! Najlepszy! 3008 to ja, to 3008 to ja jeszcze bardziej kocham. Nie, nie.